Witam z tej strony Repa. A to jest trzeci odcinek mojego Let's Playa Portal. Jak to cytujemy GLaDOS. No. To jestem tam, gdzie skończyliśmy, czyli na niesamowicie groźnym teście z wieżyczkami wojskowymi. To jest typowa wieżyczka. Typowa wieżyczka strzela do ludzi. The end. Dobra. Dobra, dobra. She's searching. Dobra. Daj potato. I już jeden załatwiona. One są naprawdę bardzo bolesne i mnie nie lubią. Dobra, będę się nią osłaniał. Się podnieśmy. No. Podnieś żyją pionowo. Na pewno. Dobra. Chyba tu. Nie trzeba tak. Sposobem coś. Coś tam mnie nie lubi. Dobra, szarża. Fut. Ojej. Pierwszy raz widzę wnętrzności wieżyczki. Ha. Gin, ziemniaku. O Jezu, strzela do swojej. Stop it, me. Wow, ale nie do mnie. Wow, to jest moja krew, dużo. Czy wiem, widziałem, że to jest krew, ale dużo. I utoczyli. Welcome, my little. Te wieszyczki mają to do siebie, że bardzo łatwo się przewracają. Help. Krwią narysowane help. Czyjaś ręka. Niech. Ta gra zaczyna być straszna. Co to jest? Abra, ja wiem co to jest. Ale. Tyle się tu kucało. O, jest. A to trzeba trzymać. Kontrolem. The cake is a lie. O nie, o mnie cały czas okłamywała. Czas to kłamstwo. A, tutaj wszędzie mogą być portale. Dobra. Co mamy? Can I help you? To jest wieżyczka. O nie. Smaczne ciasto. To jeszcze gorzej. Boję się sensu smacznych ciast. Smaczne ciasto są takie straszne. Stary komputer. Pierwsze pecety. Wiadro. Ubiorę sobie na głowę wiadro. Nie ubrałem sobie na głowę wiadro. Świetnie. Nie, to nie. Ale przecież zawsze to było jakieś czyste pomieszczenie, a bez jakichś takich wymysłów. Dobra. To jest bardzo fajny sposób, żeby sobie zrobić barykady. Tutaj pamiętam, w tym pomieszczeniu zdobyłem achievementa. Nie mam pojęcia, jak on się nazywał, ale polegał na tym, żeby trafić wieżyczką inną wieżyczką. I czyli nie strzeliłem. O, teraz strzeliłem. Po prostu wziąłem wieżyczkę i spuściłem ją na drugą. No, całkiem sprytne. Ale teraz już zdobyłem tego achievementa, to też. Tam nie można spać, bo. Ha! To też jest moja krew. I wgniecenie od naboja. Naboju, chyba. Nie wiem nawet. Okej, jak to się teraz przechodziło? Chwila moment. Oj, weź się tak nie stresuj. Are you still there?
Please put me down. Up. No przewróć się. Aha, bo ja ją trzymałem. O, i to jest bardzo fajne pomieszczenie. Teraz niedawno patrzyłem, jest taki achievement, że kiedy trzeba znaleźć po prostu miejsca, w których to radio, ta kontrolka się z czerwonego zamieni na zielone, ale nie chce mi się tego szukać. I za to jest achievement. Nazwany chyba... Chyba... Transmission Recover, czy jakoś tak. Kolejna śmieszna rzecz. Można... Łaps. Dobra, w miarę. Powinienem chyba trafić. Tak, można odłamkiem kubka zniszczyć wojskową wieżyczkę. Uhu. Dobra. Duży kub to duży kub. Dobra, ile jeszcze mi zostało wieżyczek? Dwie. Dobra. Tam to w ogóle można... Shit. No i tutaj przygotujcie się, że w tym levelu będę ginął niemiłosiernie. Dobra, chyba w miarę wszystkie są. Wezmę sobie jeszcze chyba kluba, bo może się przydać. Dziwne, ale w jaki sposób te pokoje wyglądają, jakby ktoś mnie chciał obserwować czyżby? Tam jest jeszcze jedna. Dobra. Aha. Wieżyczko. Jeszcze ją nawet zniszczę, niemiłosiernie. A, bo przez to, że wrzuciłem tam wieżyczkę, teraz nie było słychać. No, się przeziębiłem dzisiaj, wracając chyba do domu. Obiegłem w tym zimnie. U mnie jest... Ile teraz jest? Minus 15? Może trochę cieplej. Nad rankiem było minus 17. Co? Weighted Companion Cube. Tak, Weighted Companion Cube. Yay, wait, companion cube. Will accompany you through the test chamber. Please take care of it. A nie, to puszczę później. To jeszcze nie tu. Take care of it. Wee. O, aha, no puścił się. No wow. Dobra. Defense shield. The symptoms most commonly produced by enrichment center testing. Skłonność do zabobonów, postrzeganie nieożywienia obiektów jako żywych oraz halucynacje. Dlaczego the enrichment center reminds you that the weighted companion cube will never puściła tego cuba. Jak to nie umie mówić? Przecież mi... A nie, nikt mi nie mówi, że ma mówić. Dobra, dobrze.
O, krab. Trzeba było zdążyć, bo... O, właśnie, właśnie. O, nie mogło trafić. O nie. Już mój companion cube jest taki zniszczony. O nie, dobra, już wiem, że tutaj coś będzie. Dokąd teraz mam iść? A tu i tak tu mam powierzchnię portalową. Ej, co to jest? Kolejne jakieś tajne przejścia. Dum, dum, dum. Nie w... Nie miłosierności. Nie w zemście. Coś tam przyszło dzisiaj. Anioł mnie przywitał tą szarą ścieżką i zabrał tego cuba ode mnie. Companion cubów. Wow, ile to jest tych companion cubów? Ojeju, wszyscy z głowami jako companion cuby. I co to jest? No właśnie. Spoiler do drugiej części. Uwaga, spoiler, spoiler! To jest login do e-maila Cave Johnsona, założyciela Aperture Science. Tak, zhakujemy. Tylko jeszcze nie wiemy, na jakiej poczcie. Gmaila wtedy nie było. A może był. Dum, dum, dum. Dobra, więc tak. Kolejną rzeczą, którą tu muszę zrobić. Tak, spoileruję, a się nie wziąłem za zadanie. Wiedziałem, że te levele mi strasznie długo zajmą. Nie czas. Co tu muszę zrobić? Mianowicie muszę otworzyć to przejście i tamto drugie przejście. I pozwolić, żeby trafiła tam... kulka energetyczna, która rzekomo może mi przypalić twarz. Au! Nie! Zabiła mnie kulka! Ała! O, tak się zacząsłem i tak ogólnie nie zauważyłem. Demet, dobra. Co, gdzie jestem? Aha. Dobra, czyli muszę wrócić. Tak jest. Dobra, to wszystko było wymierzone. Kogo ja będę oszukiwał? Dobra. Co dalej? A wiem, co dalej. Aha, teraz muszę z tą kompanią Cuba. Tak, Enrichment Center przypomina ci, że ta kostka nie potrafi mówić. Tak, bardzo zabawne. Aha, dobra, wiem. Powoli zaczynam rozumieć tą grę. To dziwne. Okej, powinno trafić. Weighted companion cube. Dobra. Nucę piosenkę. Oh yes. Aha, i tak muszę. Demet, nie, bo muszę. Kurczak. Aha, już myślę, że lewituję w powietrzu. Dobra, teraz się uda. Tylko najgorzej, że z kostką przed sobą nie dużo widzę. No właśnie.
Nie. A. Ja. Ła. Ła. Hop. Jest. Trafiłem. Co to jest? Co to jest za miejsce? Co? Aha. Dobra. Ja wiem. No. You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and, unfortunately, must be euthanized. Please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator. Do automatycznego spopielacza inteligencji. Przecież to nie jest inteligencja, to jest kostka. Ale coś w tej kostce jest takiego, że żal mi ją wyrzucać, żegnaj. Lubię. Żegnaj. Ale musiałem to zrobić, żeby przeżyć. Jestem takim okrutnym człowiekiem, że neutralizuję przyjaciół. Ciekawym faktem jest to, iż chociaż nie jest to mówiąca, myśląca i tak dalej rzecz, to ludzie tęsknią i nie chcą jej spalić. Coś w tym jest. Towarzyszyła mi przez jeden test. Długo to nie było. The experiment is nearing its conclusion. The enrichment center is required to remind you that you will be baked, and then there will be cake. Yes, trafiłem. Wow. Jaki fart. Dobra. Co to jest? To jest kolejne jakieś poza ten, takie dodatkowe miejsce. Niestety tu nie ma nic ciekawego, tylko jakieś napisy. Tak, firma Valve uwielbia dodać jakieś easter eggi. Tak to się nazywa. Czesienicki. Myliłem się. Dobra. Nie. Utopiłem się w kwasie. Mianowicie firma Wolf uwielbia easter eggi, tak podchodzę do tematu. I... O nie, tak blisko. Nie. Dlaczego ja tak failuję? The experiment is nearing its conclusion. The enrichment center is required to remind you that you will be baked, and then there will be cake. Zobacz do ściany. Jest, trafiłem. Wracając do tematu easter eggów. Miejsca są kryjówki jakiegoś naukowca tak zwanego Ratmana i on uciekał przed GLaDOS, który chciał ich wszystkich wymordować, koniec. Dobra. Wow. Słuchaj. Nie. Przynajmniej jakiś checkpoint.
Dobra. Dobra. Niebieski. Czy bąbelek robi jakiś? O nie, 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 nie nadwidzę tego testu. Nie mam pojęcia, ile już nagrałem. Wow, 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 wow. Ale myślę, że to jest taki ciężki test i myślę, że tutaj... Shit, ona chce mnie zastrzelić. Myślę, że tutaj skończymy, bo nie wiem, dzisiaj zapomniałem kontrolować czasu i najwyżej będzie to krótki odcinek, ale myślę, że nie, ponieważ dużo failowałem i to trochę potrwało. Tęsknię za Companion Cube'em, no ale cóż. Te wieżyczki pokonamy w następnym odcinku. Bo może jedną trafię, trudno. Trafi, trafi. Dostaniesz karę za to, co mnie spotkało. Ha! Gini, głupia wieżyczko. Dobra, to trudno. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku mojego Let's Playa Portal. Żegnasz z wami Repaw. Cześć!